Marzyliście kiedyś, by zostać domowym ogrodnikiem, a nie specjalnie chciało wam się wychodzić na zewnątrz, albo mieszkaliście w piwnicy, gdzie nie było dostępu dla światła? Ha! Mam dla was coś specjalnego. Mam wam do przedstawienia produkt firmy Click and Grow, a konkretnie jest to Smart Garden, czyli inteligentny ogród. Także zadajmy sobie pytanie, dlaczego wam to w ogóle pokazuję i jaki to ma związek z technologią? Bardzo duży, jak dla mnie, jeśli chodzi o mój kanał, ponieważ jest to firma, która stworzyła ten produkt właśnie dla osób, które nie mają dostępu do codziennego światła. I możecie stwierdzić, ale jak nie ma dostępu do światła? Halo, codziennie się wychodzi na zewnątrz, ma się okno. Tak, ale wyobraźcie sobie sytuację, gdzie stawiam nie jedna z osób, która to ogląda, mieszka na przykład w miejscu, gdzie ma gorszy dostęp do światła, albo na przykład światło jest tylko z rana, a po południu na przykład go już nie ma, albo abstrahując od tego, mieszkacie w domu, gdzie na piętrze mieszkają wasi rodzice, albo na parterze, a wy mieszkacie w piwnicy. I co wtedy? Tam nie ma okien, tak? Nie ma dostępu stałego światła, a na przykład mieszkacie tam, macie swoją kuchnię i chcecie mieć na przykład świeżą bazylię. Co wtedy? I wtedy z pomocą przychodzi wam właśnie ten produkt, gdzie w zestawie macie doniczkę, macie wkłady z nasionami do rośliny, którą sobie sami wybierzecie, czy chociażby ziół, no i macie jeszcze wysięgnik z lampą, więc roślina ma dwie potrzebne rzeczy: wodę tutaj w zbiorniku i światło tutaj na górze. I tak właśnie wygląda to wszystko w środku. A teraz pokrótce pokażę wam zawartość pudełka i jak to wszystko przygotować. W środku możemy znaleźć takie rzeczy jak chociażby pojemnik z roślinami, które będziemy hodować, samą broszurę z poradami, no i samą lampę, która może w tej chwili wydawać się całkiem mała i nie okazała, ale spokojnie, uwierzcie mi, że wystarczy. Jeśli chodzi o dodatki w kartonie, w którym mamy kabel zasilający, mamy europejskie gniazdko, amerykańskie gniazdko, dwie szyny do wydłużania naszego ramienia, no i sam kabel zasilający z końcówką, gdzie będziemy montować albo europejską przejściówkę, albo amerykańską. Jeśli chodzi zaś o samą rzecz, którą dostaliśmy tutaj w opakowaniu i nasiona, jest to bazylia. A dodatkowo do samej bazylii wziąłem rozmaryn i miętę. Także teraz wystarczy tylko wsunąć oczywiście naszą europejską wtyczkę. Dobra, niestety przez to, że to tak strasznie świeci, musimy troszeczkę podwyższyć tą lampę, żebyście mogli cokolwiek zobaczyć. Z góry dodam, że jeśli chodzi o rośnięcie roślin, to ona będzie domyślnie tak zostawiona. Jeśli chodzi o to, podwyższam tylko po to, żebyście mogli sobie właśnie coś więcej zobaczyć. Jeśli chodzi o demontaż tego, nie jest żaden problem, wysuwamy, bierzemy sobie po prostu ramię, wsuwamy sobie w to ramię, to wsuwamy sobie w to i mamy już lampę wyżej. No i jeśli chodzi o samo sadzenie, to nie ma tutaj zbyt dużej filozofii. Mamy trzy wkłady, gdzie po prostu podwadzając wychodzi nam to wszystko dosyć łatwo. Do tego mamy taki plastik, który sobie ściągamy. To jest osłonka oczywiście na sam początek, potem jak roślina będzie większa, to już tego nie używamy. No i to ściągamy również bez większego problemu na zatrzask. I tu wkładamy sobie właśnie te nasze wkłady, które dostaliśmy, akurat my z bazylią. Zaś jeśli chodzi o samą bazylię, to w tej chwili postaram się otworzyć pojemniczek z nią. O, idzie bez jakiegoś większego problemu. Co prawda jest tutaj klej, który dosyć mocno trzyma, ale jak widzicie, mamy gotowe zestawy do sadzenia i rośnięcia. Także jak już wykonaliśmy wszystko to, o czym mówiłem, no to wyciągamy sobie taki plastikowy pojemniczek. Do tego bierzemy sobie właśnie tą taką kosteczkę, która wygląda troszeczkę jak wyschnięta ziemia sklejona z czymś. Wrzucamy to sobie do środka, bierzemy sobie zakrywkę, przyczepiamy ją sobie w ten sposób i możemy również sobie to plastikowym przykrywadełkiem przykryć i zamontować w samym urządzeniu. To, co również zauważyłem, to jakby umieszczenie nie ma znaczenia. Czy umieszczę w ten sposób, czy umieszczę sobie w ten sposób, nie ma żadnego znaczenia, ale jest to po prostu wygoda dla mnie, jeśli chciałbym dany pojemnik na przykład wyjąć czy wysunąć. No i część z was będzie się teraz zastanawiała: Krystian, ale dlaczego to przykrywasz? Przecież to musi mieć dostęp do wody, prawda? No, żeby rosło, musi mieć i wodę, i źródło światła, więc jak to zrobić? A! Tutaj jest dosyć ciekawa kwestia. Także jak możecie zauważyć, tutaj jest swego rodzaju dziura. I tutaj w środku jest taki plastikowy pływak, który musi po prostu być równo tutaj właśnie z tą powierzchnią tego pojemnika i wtedy jest pojemnik napełniony. Więc kiedy spotkacie się z taką sytuacją, że plastik jest na samym dole, to jest znak, że musicie dolać wody. Ja w tej chwili mam wodę, więc postaram się tu wszystko dolać jak najbardziej, żeby ten pływak troszeczkę się podniósł. On się będzie podnosił razem z poziomem wody. Nie wiem co prawda ile tego tu będę potrzebował.
Możliwe, że będę potrzebował troszeczkę więcej tego wszystkiego. Tak zastanawiając się jeszcze, zastanawiam się, w jaki sposób ma się tutaj dostać woda, bo tak sama po prostu się nie zassa przez tą rurkę, ale tutaj w samym środku jest swego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, jakieś włókno czy coś takiego, które samo przenosi wodę z dołu rurki, gdzie również się znajduje, do środka, gdzie znajduje się ziemia z roślinami, a w sumie to nasionami. Także jeśli posiadam już troszeczkę więcej wody, mogę znowu jej trochę dolać. Zobaczymy, czy nasz pływak postanowi się troszeczkę chociaż unieść. O, unosi się nasz pływak. Więc widzicie, że wody wchodzi całkiem, całkiem sporo. Jeszcze jest niewystarczająco, ale ja to sobie uzupełnię później bez większego problemu. A skupmy się teraz jeszcze na jednej kwestii. I nie dość, że możecie hodować sobie w tym rośliny, to na pewno poprawia to sam design pomieszczenia, w którym to macie, bo wygląda to naprawdę, naprawdę ładniej. Było pięknie spakowane, pięknie zrobione. No, ja nie mam po prostu słów. Myślałem, że będzie zdecydowanie gorzej wyglądało, ale wygląda to naprawdę profesjonalnie. No i teraz najciekawsza kwestia tego wszystkiego jest taka, że niestety nie pokażę wam wyników od razu. W sensie, wy zobaczycie je za chwilę, ale jakby będziemy mieli mały przeskok czasowy, bo teraz muszę od 2 tygodni do mniej więcej 4 tygodni poczekać, aż cokolwiek z tego wyrośnie. Jeśli te roślinki będą chociażby takie, będę w stanie wam cokolwiek więcej na ten temat pokazać, że rzeczywiście to wszystko działa i w jaki sposób to funkcjonuje. Może jakieś swoje wrażenia, jakieś moje spostrzeżenia. Także cóż, do zobaczenia dla was za chwilę, a dla mnie jakieś 2 tygodnie do 4. Także witam was już po jakimś czasie. Dla was jest to sekunda, pstryknięcie palcem, a dla mnie jest to okres od mniej więcej 2 do 3 tygodni. A tak, w tej chwili prezentuje się nasz mały ogródek, jeśli tak mogę go oczywiście określić. Jak możecie zauważyć, jedna roślina poszła troszeczkę bardziej w górę, druga roślina poszła bardziej w bok. No i co jest problemem, to ta roślinka tutaj na środku, nie wiem na ile będziecie ją widzieć, postaram się zrobić to z drugiej kamery. Jak możecie zauważyć, jest strasznie, strasznie malutka w porównaniu do tych obydwu. A problem jest taki, już wam jakby odpowiadam na plusy i minusy, więc na pewno jedynym minusem, który zauważyłem na pewno, może dwoma, powiedzmy, że są dwa minusy. Pierwszy to jest to, że jeśli macie 3 rośliny i w jednym macie pojemniczku więcej nasion, w drugim pojemniczku macie więcej nasion, a w trzecim mniej i rozrasta się ta roślina powoli względem pozostałych, to pojawia się niestety spory problem właśnie w rośnięciu, z czego efekt widzimy taki, niestety, a taki po bokach. Drugi minus to jest to, że to zasilanie nie możemy go tak jakby skonfigurować. Możecie kupić sobie programator, umówmy się, tak, można kupić programator, ustawić sobie godziny na przykład od 8 do 20, że świeci, a potem nie świeci, tu nie ma jakby bezpośrednio tej opcji, musimy kupić programator, wtedy opcja się pojawia. A przechodząc już do plusów, to mogę powiedzieć tyle, że mimo że minusy są dwa, z czego jeden z nich wymieniłem jako to, że musimy sami kupić programator, ja tego nie robiłem. Nie robiłem tego z tego względu, że minus to będzie dla większości osób, dla mnie to nie był minus, bo codziennie jak wstawałem z łóżka, byłem zmuszony pójść włączyć tą lampkę, więc było to jakby dla mnie coś, co robiłem codziennie, cyklicznie przez jakiś okres czasu i będę pewnie jeszcze robił, bo jak widzicie, są bazylie, mam również jakieś inne roślinki, więc może kiedyś przy okazji innego projektu, jak będziecie chcieli, to pokażę wam jakiś sprzęt, a potem pokażę wam proces rośnięcia przez na przykład tydzień, jak to wszystko sobie rosło, 2 tygodnie. Jeśli będziecie chcieli, wykażcie chęć oczywiście w sekcji komentarzy, a jeśli chodzi o plusy, to teraz przejdźmy do nich. Plusy są takie, że macie wyciąganą tutaj dodatkową tą łodygę, ten sektor, powiedzmy, który świeci, go jeszcze można o jedną taką, powiedzmy, część wydłużyć. I to jest bardzo fajne, bo jak widzicie, tutaj już roślinka nam troszeczkę sięga za wysoko, możemy sobie to przedłużyć, nie ma żadnego problemu. Kolejnym plusem jest to, że rośliny rosną do góry. Tu możecie stwierdzić, że trochę się roślina nam rozjechała na boczki, ale to nie jest żaden jakby problem, bo teraz była przenoszona, że jest największa z nich wszystkich, to się po prostu trochę rozjechała i oklapła. Fajny jest ten zbiorniczek, jeśli chodzi o wodę. Podchodzę, widzę, że jest poniżej tego poziomu równości w tym miejscu. Wiem, że muszę dolać wody i to jest bardzo, bardzo sprawne, mimo że jest to proste. No i ostatni chyba plus, jeśli chodzi o tak dosyć małe urządzenie, to jest to na pewno różnorodność, bo tu akurat jest bazylia, ale równie dobrze z tego, co widzieliście w poprzedniej części materiału, mogłem zasadzić sobie miętę, mogłem zasadzić sobie oregano, jakiekolwiek inne rośliny, które bym chciał. Plus, jeśli również korzystam tutaj akurat z tego małego, który nam troszeczkę nie urósł. On jest teraz w miarę ciężki, bo jest w nim ziemia namoczona wodą cały czas i tak dalej, ale
jakby skończyły mi się kapsułki. No i wiadomo, jest to firma amerykańska, która to dystrybuuje na rynek polski, jeśli mogę tak to powiedzieć, bo nie wiem, czy w Polsce tak łatwo to dostaniecie. I nie macie tych kapsułek. Nie ma problemu. Idziecie do sklepu, kupujecie sobie ziemię do kwiatów, do roślin, czegokolwiek, sypiecie nasiona, hodujecie. Nie ma problemu. Po prostu musicie mieć te plastikowe pojemniczki i na nic więcej nie jest wam nic po prostu więcej potrzebne. Także jak dla mnie taki domowy ogródek jest świetny. Click and grow. Myślę, że postaram się zdobyć jeszcze jeden albo dwa, żeby mieć tak jakby cały czas dostęp do świeżych jakichś ziół, czy chociażby bazylii, którą możemy stosować do spaghetti, czy jakichś sosów. Możemy również sobie korzystać do, nie wiem, pizzy, czy czegokolwiek takiego. Możemy sobie używać oregano do jakiejś ryby, możemy sobie hodować miętę, żeby ją po prostu pić. Naprawdę sporo, sporo możliwości. A teraz, jeśli chodzi o sam koniec materiału, to dajcie znać, jak wam się podoba pomysł na tego typu materiały. Ja myślę, że jest to coś fajnego, bo mogę wam pokazać coś, co jest dosyć mało stosowane w Polsce, a myślę, że wygląda naprawdę świetnie, jeśli chodzi o możliwość położenia go gdzieś nawet na półce, w salonie. Wygląda to naprawdę pięknie. Mam już nawet kilka pomysłów, jeśli chodzi o możliwość zrobienia takich materiałów, a wiem, że jest nawet sporo entuzjastów tego typu rzeczy, więc dajcie znać w sekcji komentarzy, jak myślicie, czy coś takiego może zrewolucjonizować troszeczkę rynek hodowli roślin, czy raczej nie. Ja, jak powiedziałem, naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz, jak dla mnie. Można to nazwać gadżetem, sprzętem, jakkolwiek byśmy tego nie określili. Jest naprawdę fajne. Wiadomo, można to też osiągnąć za pomocą własnych prób i błędów, czyli stworzyć coś takiego samemu, ale na pewno będzie to troszeczkę gorzej wyglądało pewnie i wymagało trochę większego nakładu pracy, mimo że może wyjść trochę taniej. Click and grow. Inteligentny ogród w Twoim domu.